Igor Tuleja jest ze mną, jak co roku Fundacja Justicja gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Jaworznie. Cześć. Czołem. Dużo się zmieniło do ostatniego roku. Zmieniło się wiele, ale Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja zawsze jest z Wielką Orkiestrą. Ja jestem tutaj pierwszy raz, honor i zaszczyt dla mnie. Słuchaj, o co pytają najczęściej ludzie, którzy przychodzą tutaj do was? O stan praworządności, o to, czy da się odbudować nasz kraj i o tym, że ważne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, choćby przez udział w takich imprezach jak dzisiejszy event. No właśnie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to taka dosyć, taka bardzo pojemna idea. Tutaj można powiedzieć, miejsce jest dla wszystkich o różnych też poglądach. My dzisiaj pokazujemy, że właśnie ta wolność, ta otwartość polega na tym, że praktycznie no każdy może się wypowiadać, jeżeli to jest sposób, w który się wypowiada, no, zgodny z, znaczy mieści się w kanonach też prawa i nikogo przede wszystkim nie obraża. Oczywiście, że tak. I ważne jest to, że jakby idea pomagania innym no jest czymś uniwersalnym, łączy wszystkich, to jest najważniejsze. Ważne jest to, że bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne, co robimy w życiu, możemy pomagać innym, to się liczy. Powiedz, z kim tu przyjechałeś, bo widzę, że ta ekipa jest dosyć mocna. Jest wielu sędziów ze Śląska, z Katowic, jest sędzia Żurek z Krakowa, będzie prezes Stowarzyszenia profesor Markiewicz, ja przyjechałem z Warszawy, ciągle ktoś dojeżdża. Ważne, że działamy i że jesteśmy razem. Dzięki bardzo. Dziękuję. W imieniu Jaworznickiego Sztabu. Super, że jesteście z nami.